Jest to forma obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, przypadającego na 2 kwietnia oraz Światowego Miesiąca Wiedzy na temat autyzmu. Szkoła w Dytmarowie przyłączyła się w tym roku po raz pierwszy i miejmy nadzieję, że nie ostatni, dlatego wielkie brawa dla wszystkich pomysłodawców tego wydarzenia. Moi drodzy, my byśmy chcieli bardzo gorąco przywitać gości zaproszonych tutaj do nas. I w tym oto momencie witamy starostę Prudnickiego, pana Radosława Roszkowskiego. Wielkie brawa! Witamy również wójta gminy Lubrza, pana Mariusza Kozaczek. Witamy bardzo gorąco, wielkie, wielkie, wielkie brawa. Mamy też wizytator, panią z Kuratorium Oświaty w Opolu, pani Jadwiga Szramiak. Wielkie brawa! Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu, Uczymy się Żyć Razem z Opola, pani Elżbieta Sobolewska. Witamy gorąco. Również przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autyzmu Małych Książę z Kędzierzyna Koźla, pani Magdalena Żmuda. Witamy gorąco, wielkie, wielkie, wielkie brawa prosimy. Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Prudniku, pani Dorota Podróżna. Drodzy mali sportowcy, witam was serdecznie na niebieskich igrzyskach organizowanych z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, prawda? Dzień, w którym świętujemy różnorodność i uczymy się akceptacji. Razem bawimy się, rywalizujemy i poznajemy nowych przyjaciół. Niebieskie igrzyska to nie tylko zawody. To święto sportu, integracji i wzajemnego zrozumienia. To czas, aby pokazać swoje umiejętności, ale też odkryć, że każdy z nas jest wyjątkowy na swój sposób. Pamiętajcie, że najważniejsza jest zabawa i radość ze wspólnego spędzania czasu. Witam wszystkich serdecznie, wszystkich, którym autyzm jest bliski sercu. Pozwolę sobie przekazać Państwu słowa skierowane przez opolskiego kuratora oświaty na tę okazję, cudowną okazję w Państwa szkole i odczytać je. Pragnę złożyć Pani i całej społeczności szkolnej, Pani Dyrektor, słowa wdzięczności, uznania i szacunku za podjęcie trudu organizacji obchodu Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w formie niebieskich igrzysk. Doceniam Państwa zaangażowanie w przedsięwzięcia podejmowane w trosce o dziecko, z dzieckiem i dla dziecka, w tym rozwój jego kompetencji i umiejętności. Życzę wszystkim wszelkiej pomyślności oraz radości wspólnych sukcesów. Ja również przyłączam się do tych słów opolskiego kuratora oświaty i życzę dzisiaj wspaniałej uroczystości i zadowolenia, przede wszystkim przyjaźni dla niebieskiego koloru i dla autyzmu. Odpalenia znicza, który będzie symbolizował nam rozpoczęcie igrzysk w Dytmarowie.